Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Agora dla Dzieci zaprasza do wysłuchania książki Stewarda Gibsa pod tytułem Zguba w kosmosie. Przełożyła Aleksandra Szkudłapska. Czyta Grzegorz Woś. Baremu i Karol Patmorom. Spis mieszkańców bazy księżycowej Alfa. Pierwsze piętro. Apartament numer 1. Apartament i biuro dowódczyni bazy. Nina Stack, dowódczyni bazy księżycowej Alfa. Apartament numer 2. Apartament rodziny Harris Gibson. Dr. Rose Harris, geolożka lunarna. Dr. Steven Gibson, specjalista do spraw górnictwa. Dashil Gibson, 12 lat. Violet Gibson, 6 lat. Apartament numer 3. Apartament rodziny Howardów. Dr Maxwell Howard, specjalista do spraw inżynierii lunarnej bazy księżycowej Beta. Kira Howard, 12 lat. Apartament numer 4. Apartament rodziny Bramaputra Marquez. Doktor Ilina Bramaputra Marquez, astrofizyczka. Doktor Timothy Marquez, psychiatra. Cezar Marquez, 16 lat. Rodrigo Marquez, 13 lat. Ines Marquez, 7 lat. Apartament dla turystów. Apartament rodziny Huberi. Lars Huberi, przemysłowiec. Sonia Hubery i jego żona. Patton Huberi, 16 lat. Lili Huberi, 16 lat. Apartament numer 5. Zarezerwowany dla tymczasowych rezydentek bazy. Apartament numer 6. Zarezerwowany dla tymczasowych rezydentów bazy. Apartament numer 7. Dawny apartament doktora Ronalda Holca. Zarezerwowany dla nowego lekarza. Uwaga, proces selekcji w toku. Nowy rezydent przyleci dopiero w ramach misji numer 8. Parter. Apartament numer 8. Dawny apartament Terensa Grisina. Zarezerwowany dla nowego specjalisty do spraw konserwacji. Uwaga, proces selekcji w toku. Nowy rezydent przyleci dopiero w ramach misji numer 8. Apartament numer 9. Dr. Wilbur Janki, astrobiolog. Apartament numer 10. Dr. Daphni Meurit. Robotyczka. Apartament numer 11. Doktor Częk Kowalski, geochemik. Apartament numer 12. Apartament rodziny Goldstein-Iwani. Doktor Shari Goldstein, specjalistka do spraw lunarnego rolnictwa. Doktor Mfazi Iwani, astronom. Kemous Iwani, 7 lat. Apartament numer 13. Apartament Państwa Kim Alvarez. Dr. Jennifer Kim, geolożka, sejsmolożka. Dr. Shenzu Alvarez, specjalista do spraw wydobycia wody. Apartament numer 14. Dr. Wiktor Balnikow, astrofizyk. Apartament numer 15. Apartament rodziny Chen Petaket. Doktor Jasmine Chen, starsza koordynatorka techniczna bazy Księżycowej Beta. dr Seth Petaket, astrobiolog. Holly Petaket, 13 lat. Uwaga, rodzina Chen Petaket przyleci dopiero w ramach misji numer 9. Do tego czasu apartament będzie służył tymczasowym rezydentom bazy. Fragment oficjalnego przewodnika dla mieszkańców bazy księżycowej Alfa. 2040 Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA. Załącznik A. Potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Baza Księżycowa Alfa była najbezpieczniejszym siedliskiem człowieka w historii ale mimo to apelujemy do Państwa o zachowanie najwyższej ostrożności i czujności dla własnego dobra. Na terenie bazy znajduje się ambulatorium wyposażone w środki pierwszej pomocy i najnowszą technologię medyczną. W chwili oddania przewodnika do druku, ze względu na trudności związane z wymianą technologii na Księżycu, niektóre rozwiązania mogą być nieco przestarzałe, gdy będą Państwo czytać ten tekst. Dzięki czemu dyżurujący lekarz poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi nagłymi wypadkami. Lunarnauci powinni jednak pamiętać, że życie na księżycu wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami, a najbliższy szpital znajduje się na Ziemi, ponad 400 tysięcy kilometrów od bazy. Zalecamy więc daleko posuniętą rozwagę i radzimy unikać narażania się na niepotrzebne ryzyko. W tym celu stworzyliśmy katalog potencjalnie groźnych miejsc, urządzeń, obiektów i sytuacji. Nie jest to wyczerpujące opracowanie, a jedynie poradnik mający zwiększyć Państwa bezpieczeństwo. Baza księżycowa Alfa może kryć w sobie także wiele zagrożeń nieuwzględnionych na poniższej liście. Dlatego raz jeszcze podkreślamy konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa. I apelujemy o czujność przez cały czas Państwa pobytu na Księżycu. I proszę pamiętać, najlepszy sposób na uniknięcie kłopotów, to ich nie szukać. Rozdział pierwszy: Księżycowe kino domowe. Rok ziemski 2041. Księżycowy dzień numer 216. Pora spania. Gdyby nie to, że pokazałem gwiezdne wojny, przedstawicielce obcej cywilizacji, nigdy nie musiałbym walczyć z Patonem Hubery za pomocą księżycowej toalety. Muszę przyznać, że kolegowanie się z kosmitką przysparzało mi jak dotąd samych kłopotów. To było o wiele trudniejsze, niż się spodziewałem. Przede wszystkim, non-stop, musiałem jej coś tłumaczyć. Dla zanperfonik. Wszystko co dotyczyło mojego życia było dziwne i nietypowe. Oczekiwało ode mnie logicznych wyjaśnień każdej, nawet najdrobniejszej czynności. Tymczasem my ludzie robimy bardzo wiele rzeczy, które są pozbawione jakiejkolwiek logiki. Na przykład mówienie sto lat, kiedy ktoś kichnie. Pewnego dnia Zan usłyszała jak to powiedziałem, a potem spytała dlaczego. Po chwili zastanowienia przyznałem, że właściwie nie mam pojęcia. Ludzie po prostu tak robią. Teoretycznie ma to być oznaką dobrego wychowania. Tak jak używanie serwetek, żeby zetrzeć z twarzy resztki posiłku? Coś w tym stylu. Co to znaczy 100 lat? No, że chcemy komuś życzyć wszystkiego najlepszego. Tak mi się wydaje. Czyli za każdym razem, kiedy komuś z nosa wystrzelą smarki, inni ludzie życzą mu wszystkiego najlepszego? Y tak. A w przypadku innych odruchowych czynności, też mówicie 100 lat? Na przykład, kiedy ktoś beknie? Nie. A puści bąka? W życiu. Dlaczego? Chyba dlatego, że puszczanie bąków uważa się za niegrzeczne. Ale ludzi to śmieszy, nie wszystkich. Twoja siostra chyba uważa, że to zabawne. Tak, ale ona ma sześć lat. Twojego ojca też to śmieszy. On nie ma sześciu lat. Fakt. No to czemu niektórych ludzi śmieszą odruchowe emisje śmierdzących gazów z kiszek, a inni uważają je za przejaw złego wychowania? Nie wiem. Myślisz, że to ma jakiś związek z dźwiękiem? Trwało to łącznie dwadzieścia minut, w ciągu których Zan kazała sobie objaśniać wszystko. Od poduszek pierdziuszek popuszczanie bąków do słoika. Byłem psychicznie wyczerpany. Dlatego kiedy tylko było to możliwe, wolałem pokazywać jej filmy. Dzięki nim życie stawało się prostsze. Za ich pomocą wyjaśniałem zan najróżniejsze rzeczy. Od dinozaurów przez Drugą wojnę światową po zawodowe uprawianie sportu. Domyślam się, że przez to całe gadanie z kosmitką macie mnie za niezłego świra. Pewnie wyobrażacie sobie, że jestem jednym z tych oszołomów, którzy łażą po ulicach w foliowych czapeczkach i bredzą od rzeczy. Ale nie jestem wariatem. Nazywam się Dashiel Gibson, mam 12 lat, jestem całkowicie zdrowy psychicznie i tak się składa, że mieszkam na Księżycu. Na pewno o mnie słyszeliście. Wszyscy lunarnauci są teraz sławni. W końcu jako pierwsi ludzie skolonizowaliśmy coś innego niż Ziemię. Tam na dole tyle się o nas mówi, że pewnie myślicie, że wszystko o nas wiecie. Muszę was rozczarować. Wiecie tylko tyle, ile rząd chce wam przekazać. A to często są zwykłe kłamstwa. Na przykład to, że baza księżycowa Alfa jest najwspanialszym i najcudowniejszym miejscem we wszechświecie. Albo że wszyscy świetnie się ze sobą dogadujemy tu na górze i przeżywamy najlepsze chwile naszego życia. To wszystko jedna wielka bójda z chrzanem. Są także sprawy, które wolimy zachować dla siebie, na przykład nawiązanie kontaktu z kosmitami z planety Bosko. Planeta, z której pochodzi Zan, tak naprawdę nie nazywa się Bosko, ale nie potrafię wymówić jej prawdziwej nazwy. Kiedy Zan powiedziała ją w swoim ojczystym języku, miałem wrażenie, jakby stado delfinów nawdychało się helu z balonów. Dźwięk był tak wysoki, że aż rozbolały mnie uszy, dlatego stanęło na bosko. Nikt w bazie księżycowej Alfa nie wiedział o moich kontaktach z Zan, tylko ja byłem w stanie ją zobaczyć, usłyszeć i się z nią porozumieć. Da się to łatwo wytłumaczyć. Tak naprawdę Zan wcale tam nie było. Jej cywilizacja nie opanowała jeszcze podróży międzygwiezdnych, nie żeby ludzie byli blisko podobnego odkrycia. Pobratymcy Zan znaleźli jednak drogę na skróty, potrafili przenieść się w inne miejsce za pomocą myśli. Nie miałem pojęcia, na czym to polegało. Zan starała mi się to wyjaśnić, ale za każdym razem czułem się jak matą. Tyle, że przy niej nawet Albert Einstein pewnie wydawałby się matołem. Chodziło o to, że tak naprawdę wcale jej nie widziałem. Łączyła się bezpośrednio z moim umysłem, jak gdyby wciskając się w moje myśli. I nie była to nawet prawdziwa Zan. Pokazywała mi się w takiej wersji, w jakiej chciała, żebym ją zobaczył. Była więc piękną, trzydziestoletnią brunetką, o niesamowicie błękitnych oczach. Właściwie nie miałem pojęcia, jak naprawdę wyglądała, bo jeszcze jej nie widziałem w tej postaci. O dziwo, komunikowanie się z Zan nie było zbyt trudne. Nauczyła się angielskiego i posługiwała się nim lepiej niż przynajmniej połowa ludzi, których do tej pory poznałem. Najwięcej komplikacji sprawiało mi to, że musiałem utrzymać naszą przyjaźń w tajemnicy. Zan miała jednak ku temu bardzo ważny powód. Zanim się poznaliśmy, zaprzyjaźniła się z innym człowiekiem, doktorem Ronaldem Holcem, który był naszym lekarzem w bazie księżycowej Alfa. Doktor Holc chciał, żeby cała ludzkość dowiedziała się o Zan, ale nie udało mu się zrealizować tego planu. Drugą osobą, która odkryła jej istnienie, był bowiem inny lunatyk z bazy, Terence Grisson, nawiedzony szpieg paranoik pracujący dla wojska. Pan Grissen żywił święte przekonanie, że ludzkość nie jest gotowa się dowiedzieć, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Zabił więc doktora Holca, aby tajemnica nie weszła na jaw i upozorował wypadek. Dzięki pomocy Zan udało mi się jednak poznać prawdę i pan Grisson został odesłany na ziemię, gdzie odpowie przed sądem za morderstwo. Dlatego tym razem Zan nie spieszyła się z ujawnieniem swojego istnienia. Doskonale ją rozumiałem. Jeśli mam być szczery, zdziwiłem się, że postanowiła dać ludzkości jeszcze jedną szansę. A rozmawianie z kosmitką było absolutnie niesamowite, tylko nie zawsze było łatwo. Może wszystko byłoby prostsze, gdybym wciąż mieszkał na Ziemi. Tam, gdybym chciał spędzić trochę czasu sam na sam z Zan, Mógłbym po prostu iść do swojego pokoju i zamknąć drzwi. Ale na księżycu nie mam swojego pokoju. Razem z rodzicami i młodszą siostrą Violet kisimy się w jednoosobowym apartamencie, a moja sypialnia to kapsuła w ścianie. Na ziemi mógłbym pójść na spacer po okolicy. Na księżycu nie mogę tego zrobić. Nie wolno mi opuszczać bazy, bo na zewnątrz mógłbym umrzeć. Na Ziemi istnieje co najmniej milion miejsc, w których mógłbym być sam. Na Księżycu nie ma ani jednego. Nie mam tu w ogóle prywatności. Wszędzie zainstalowano kamery bezpieczeństwa, pół bazy objęto zakazem wstępu dla dzieci i nawet łazienki są wspólne. Jeśli więc chciałem spędzić trochę czasu z ZAN, było to możliwe tylko późno w nocy, kiedy inni lunarnauci spali. Tego wieczoru, kiedy pokazałem jej gwiezdne wojny, było już grubo po kolacji. Mama z tatą położyli wajlet spać i grali w szachy w naszym pokoju. Inni lunatycy także udali się do swoich apartamentów. Tym razem nie wybrałem tego filmu po to, żeby cokolwiek zan wyjaśnić. Po prostu tyle razy o nim wspominałem, że kazała go sobie puścić. Trudno było rozmawiać o cywilizacjach pozaziemskich, nie wspominając o gwiezdnych wojnach. Albo o Star Trek'u, albo o jakimkolwiek innym filmie science fiction. Podróże kosmiczne zawsze są tam pokazywane jako coś ekstra. Choć w rzeczywistości wcale tak nie jest. W filmach nikt nigdy nie ma problemu z chodzeniem w niskiej grawitacji. Nikt nie żywi się ohydnym, zrehydratowanym kosmicznym jedzeniem, ani nie musi odsysać własnej kupy w kosmicznej toalecie. Grawitacja na każdej planecie jest identyczna, a jedzenie pyszne. I nikt nigdy nie chodzi do łazienki. Niewiele myśląc, ciągle wspominałem o gwiezdnych wojnach, aż wreszcie Zan zapytała, czy kiedykolwiek zamierzam puścić jej ten film. Tak też zrobiłem. Zabrałem ją do świetlicy i włączyłem na astrowizorze czwartą część gwiezdnych wojen Nową Nadzieję. Zan świetnie się bawiła. Przez cały film zaśmiewała się do łez. A śmiech był czymś, co nie do końca byliśmy w stanie sobie wytłumaczyć. Wprawdzie cywilizacja Zan wykształciła poczucie humoru, co było miłe, ale jej przedstawiciele wyrażali je inaczej niż ludzie, nie przez śmiech. Zamiast tego wydawali wysokie, przenikliwe piski, od których niemal pękały mi bębenki. Miały one też dziwny efekt uboczny. Zan traciła kontrolę nad wizualizacją swojej osoby, a jej gałki oczne stawały się wielkie jak dmuchane piłki. To było bardzo niepokojące. Wreszcie, mniej więcej w połowie filmu, wcisnąłem pauzę i oznajmiłem Zan, że to nie jest komedia. Przestała piszczeć, a jej oczy wróciły do normalnego rozmiaru. Nie, zdziwiła się. Nie, powtórzyłem. To przygodowy film Science Fiction. Ale przecież te ich statki kosmiczne, broń i cała reszta są przekomiczne. Na przykład pistolety laserowe. Kiedy oni wszyscy strzelają do siebie nawzajem z laserów, widzisz ich ruch w przestrzeni. A przecież w rzeczywistości światło porusza się tak szybko, że strzał byłby natychmiastowy. No, tak. Przyznałem, choć nigdy wcześniej nie myślałem o tym w ten sposób. Ale. A statek ciągle przechodzi w prędkość warp, która jest większa od prędkości światła. To po prostu niemożliwe. Słuchaj, to, że nie wymyśliliście jeszcze, jak to zrobić, nie oznacza, że to niemożliwe. Nawet jeśli to jest możliwe, na pewno nie będą do tego służyć tak kuriozalne statki, jak w tym filmie. W połowie z nich użyto na oko tych samych prymitywnych silników spalinowych, co w waszych rakietach. Przecież oni wszyscy mieliby szczęście, gdyby udało im się pokonać opór własnej planetarnej grawitacji, nie mówiąc o pokonywaniu w sekundę kilkudziesięciu lat świetlnych. Pewnie masz rację. Poza tym te kosmiczne stworzenia wyglądają absurdalnie. Absolutnie wszystkie są wzorowane na ludziach, mają po dwie ręce i dwie nogi, a przecież ciało może być skonstruowane na tysiące innych sposobów. Naprawdę? Oczywiście. Pomyśl o swojej planecie. Macie tam miliardy gatunków owadów i tylko jeden gatunek człowieka. A mimo to w filmie nie ma ani jednej postaci, która miałaby strukturę ciała owada. Chcesz przez to powiedzieć, że gwiezdne wojny byłyby mniej zabawne, gdyby czubaka wyglądał jak ogromny karaluch? Na pewno byłoby to bardziej realistyczne. To w zasadzie niemożliwe, żeby łuki byli zbudowani aż tak podobnie do członków Twojego gatunku. Nie mówiąc już o tym, że Luke Skystalker, księżniczka Fleja i Ham Solo wyglądają dokładnie tak jak ludzie, chociaż żyli dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Oni się tak nie nazywają. No, ale wiesz, o kogo mi chodzi. Serio, cały ten film jest potwornie ziemiocentryczny. A jego twórcy mają w głębokim poważaniu prawa fizyki. Wyłączyłem astrowizor. Nie powinienem był ci tego pokazywać. Nie! zawołała Zan. Nieprawda. Bardzo mi się podobało. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak się śmiałam. Zachichotała na samą myśl, a jej oczy znowu się powiększyły. A czy ty wyglądasz jak ogromny karaluch? — zapytałem zaczepnie. Zan przestała się śmiać. Jej oczy wróciły do normalnych rozmiarów. Dlaczego pytasz? Bo nic o tobie nie wiem, oznajmiłem. Zawsze rozmawiamy tylko o mnie, o Ziemi i o ludzkości, ale nigdy o tobie. Nawet nie wiem, jak naprawdę wyglądasz. Obawiam się, że nie jesteś jeszcze gotów zobaczyć mnie w mojej prawdziwej postaci. Dużo lepiej będzie, jeśli na razie będę ci się pokazywać w ludzkiej formie. Dlaczego? Bo o wiele łatwiej będzie ci się odnieść do czegoś, co będzie dla ciebie znajome, niż do czegoś obcego. Nie wiesz tego na pewno. Takie założenie wydaje się logiczne. Powiedziałaś to jak spok. Kto? Nieważne. Jeśli Zan miała problemy z tym, że łuki za bardzo przypominają ludzi, dopiero by się wściekła, gdyby dowiedziała się o wulkanach. Wyczuwam w tobie zdenerwowanie, stwierdziła Zan. Tak. Nie było sensu zaprzeczać. Jednym z efektów ubocznych tego, że Zan komunikowała się bezpośrednio z moim mózgiem, było to, że równie dobrze jak ja potrafiła interpretować moje emocje, a czasem nawet lepiej. Dlaczego? Kiedy pierwszy raz zaproponowałaś, abym dalej się z tobą kontaktował, przyznałaś, że to bardzo ważne, przypomniałem jej ważniejsze niż byłbym w stanie zrozumieć, ale wciąż nie wyjaśniłaś mi dlaczego. Nic mi nie powiedziałaś, ani jednej rzeczy o sobie, swojej rodzinie, ani planecie, a ode mnie sporo się dowiedziałaś? Odpowiedziałem na każde z miliona twoich pytań. Kiedy rozpoczynaliśmy te relacje, Dashilu, ostrzegałam, że nie będzie łatwo. Nie możesz mi wyjaśnić, co tu robimy, albo dlaczego nasze kontakty są takie ważne. Przecież musisz zdawać sobie sprawę z tego, jak istotny jest pierwszy kontakt między ludźmi a przedstawicielami obcej cywilizacji. No tak, ale tutaj chodzi o coś więcej, prawda? Co jest na tyle ważne, żebym nie był w stanie tego zrozumieć? Gdybym ci powiedziała, to byś nie zrozumiał. Widzisz? Straciłem cierpliwość. Właśnie takie odpowiedzi mnie denerwują. Nie możesz chociaż spróbować mi wyjaśnić. Nie mam jeszcze autoryzacji. Czy Ziemia jest w niebezpieczeństwie? Zapytałem. Zan nie odpowiedziała. A jednak coś się w niej zmieniło. Nie umiałem tego nazwać. Wydawało mi się, że jej wizualizacja na ułamek sekundy się zniekształciła. Domyśliłem się, że pewnie udało mi się ją zaskoczyć. Mam rację, prawda? drążyłem. Ziemia naprawdę jest w niebezpieczeństwie. Nie! Zaprzeczyła Zan. Sytuacja nie jest aż tak poważna. Kłamiesz? Nie, zapewniła Zan, ale miałem wyraźne poczucie, że jest inaczej, a przynajmniej, że coś przede mną ukrywa. To o co chodzi, dociskałem. Zanim Zan zdążyła mi odpowiedzieć, usłyszałem echo głosów w korytarzu na zewnątrz świetlicy. Ktoś szedł w naszą stronę. Nagle uświadomiłem sobie, że z nerwów zapomniałem nie mówić do zan na głos. Zawsze starałem się prowadzić nasze rozmowy w myślach, ale wymagało to wielkiego skupienia i koncentracji. Kiedy zan mi się wizualizowała, nie miałem poczucia, jakby była jedynie obrazem wyświetlającym się w mojej głowie. Wydawała mi się tak prawdziwa, jak każda osoba w bazie. A przez dwanaście lat życia uczono mnie, że kiedy się z kimś rozmawia, to służą do tego usta. A nie tylko mózg. Trudno było zerwać z tym przyzwyczajeniem. Często byłem przekonany, że jestem cicho, a w połowie zdania nagle zdawałem sobie sprawę z tego, że mówię na głos. Zan spojrzała na drzwi. Nie możemy teraz o tym rozmawiać. Muszę iść. Nie! zaprotestowałem. Zaczekaj! Przepraszam, rzuciła Zan i zniknęła. Sekundę później do świetlicy wparowali Paton i Lili Huberowie. W bazie księżycowej Alfa nie było dwóch innych osób, które tak lubiły się znęcać nad słabszymi. Paton i Lili byli bliźniakami, mieli po 16 lat, a w tamtej chwili wyglądali na bardzo poirytowanych. Wyraźnie szukali zaczepki. Niestety, zamiast tego znaleźli mnie. Fragment oficjalnego przewodnika dla mieszkańców bazy księżycowej Alfa. Załącznik A. Potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. 2040. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. NASA. Inni lunarnauci. Istnieje jedna najbardziej prawdopodobna przyczyna doznania bólu lub urazu w bazie księżycowej Alfa, wobec której nasi inżynierowie są bezradni. Czynnik ludzki. Statystycznie rzecz biorąc, jeśli coś się Państwu stanie, jest o wiele bardziej prawdopodobne, że będzie to spowodowane działaniem innej osoby niż awarią sprzętu czy losową katastrofą. W procesie selekcji lunarnautów brano wprawdzie pod uwagę życzliwość, bezkonfliktowość i umiejętność zgodnego współżycia z innymi ale przebywanie razem przez długi czas w zamkniętej przestrzeni może prowadzić do nieporozumień, kłótni, a nawet przemocy. Z tego względu zachęcamy wszystkich mieszkańców bazy do wzmożonych wysiłków, aby ewentualne konflikty, o ile w ogóle się pojawią, rozwiązywać w jak najbardziej spokojny i pokojowy sposób. Jeśli okaże się to niemożliwe, lunarnauci powinni zwrócić się do dowódczyni bazy z prośbą o mediację. Dyżurny psychiatra także pozostaje do Państwa dyspozycji w tych kwestiach. Niedopuszczenie do eskalacji nieporozumień i przemocy leży w interesie wszystkich mieszkańców bazy. W ewentualnym starciu mogą bowiem ucierpieć nie tylko jego bezpośredni uczestnicy, lecz także niewinne osoby postronne. Apelujemy więc: niech będą Państwo dobrymi lunarnautami i spróbują żyć ze wszystkimi w zgodzie. Proszę nam wierzyć. To najlepsze rozwiązanie dla państwa zdrowia i psychiki.